Kurwa no. Zebuciki gotowe. A jak? Paczku uśmiech, ten piękny dzień, to piękne popołudnie. I jedziemy na piękny wyjazd, okraszony, mam nadzieję, pięknym zwycięstwem. Stefan, taką nadzieję. Marcin, ty twoja padupa? Kurczę, to piłem. Dobrze się na niej śpi, powiedz. Zajebiście się na niej śpi, dopiero ją kupiłem tydzień temu. Tu w barku jest kawa. Czy to jest właśnie? Co tam nakręcasz? Jaką kanapę żywą? Bułę. Z czym? Dostałem bułkę chyba z szynką. Szynką? Taką? Szynką. O, dosłownie taką. O, stary, dobry wybór. Włącznego. Włącznego. Andrzej, wyruszamy. Ile mamy przed sobą? 158 km. 158? 358. Andrzejko, do Wrocławia jest 350. 2 km. Zaraz sprawdzimy, zaraz sprawdzimy. Co tam, Marku, robisz? A oglądam naszego następnego przeciwnika. Poradę. Pod FIBE, jak tam wygląda sytuacja? Będzie problem? Problemów mam nadzieję, że nie będzie. Trzeba się dobrze przygotować, ale mecz był ciekawy i stojący na niezłym poziomie. Czyli masz zapewne jakieś wnioski cenne dla naszej drużyny? Tak, ale to na wszystko przyjdzie czas. Na razie trzeba się skupić na Ostrowie. My tu Polowie, tak? Mamy zapewne. Tak. Jakie auto stoi gdzieś tam? Tak, przed tym autem. Dobrze, Jacek? Kupujesz? Tak. Nie, wrócisz do domu? Nie, już kupuję Volvo. Idzie, gdzie my? Gdzie my? A, nie, okej, my. Nie. So, repeat all? A, tak. Dobrze. You're making progress. Tak. Jak oceniacie hotel od 1 do 10? Pierwsze wrażenie, szczerze, tak. 7,5. No 7,5 rozumiem, myślę, że to jest dobra ocena generalnie. I słuchajcie, na ostatnich wyjazdach to ten najlepszy, tak? Z ostatniego miesiąca. Nie, jest bardzo dobrze. Trochę lepszy faktycznie niż w Stargardzie. Trenera Maćka trzeba zapytać. Tylko przychody z wiedzą, przepraszam. A co trener Maciek jadł na kolację? Wszystko. Dziękuję. Deserek też? I wszystki trochę dobra pokoju. Zabrane. Ja też mam dwie gruszki. Marcin, jak twoja podusia się sprawdziła z IKEA? Bardzo dobrze. Nie użyłem jej w ogóle. Elegancko, szybko dojechaliśmy. Dobry hotel, dobra kolacja. Można się odpocząć. Jutro walczymy? Jutro wygrywamy. Oj, no i takie odpowiedzi oczekiwałem. Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry, panie Michale. O, witam wszystkich, witam ciebie. Jak tam poranek? Bardzo dobrze. A ja mam jedno pytanie. Dawaj. Czy udało ci się nagrać to piękne ujęcie? Które? Po którym wczoraj rozmawialiśmy. Na dobranoc. Tak. Marcin się wykazał? Tak. Mogę się doczekać z pierwszym robotem. Będzie z niego talent aktorski jeszcze. Ja to wiem. Michał jest żywo zainteresowany twoim udziałem wczoraj w filmie. Moim udziałem w filmie? Tak, tym ujęciem ostatnim. Co? Ja myślę, że jest zazdrosny, że on chciał być na tym ujęciu. Ale on miał dużo ujęć na poprzednim vlogu, to nie powinien być zazdrosny. Ale to jest moja chyba. Co, Łukasz? You need to escape from Ray, but cut your shoulder. 8 seconds to cut. 3, 2, 1, go! 8, 7, 4, 3, 2, 1, okay, out. Another guy in. Ray, cut your marks.
Hej Grzesiu, za pół godziny jedziemy na mecz. Jak się czujesz przed wyjazdem? Dobrze, tak jak widzisz, kawusia musi być przed meczem, jakieś małe ciasteczko. Siła jest, nastawienie dobre na dzisiejszy mecz? Jest, jest. No, wiemy, że Ostrów dzisiaj zagra pierwszy mecz w pełnym składzie w tym sezonie, także no, jesteśmy nastawieni walecznie i wiemy, że będzie ciężka przeprawa, ale chcemy wygrać. No powiedz, Ostrowska hala z czymś ci się kojarzy? Chyba tutaj już byłeś? Wiesz co, no byliśmy. No tutaj tak naprawdę ta hala bodajże została otwarta, jak był sezon covidowy. No i pamiętna bańka, tak, w której niestety przegraliśmy w półfinale z Ostrowem. Także to takie moje pierwsze wspomnienie. Natomiast drugie jest takie, że rok później udało nam się zrewanżować za tą bańkę i z kolei wygrać w ćwierćfinale z Ostrowem 3-0. Aczkolwiek akurat, no tak jak widzisz, po soczku już. Jeszcze Ostrów ci jakiś, z jakiegoś powodu jest bliski, czy nie? No, tutaj poznałem swoją żonę, także już myślę, że z Ostrowem zostanę na całe życie tak naprawdę. Czyli troszkę jakbyś u siebie był? No, trochę tak. Spędzamy tutaj każdy jakiś okres międzysezonowy w Ostrowie, także na pewno zawsze tutaj wracamy i jakiś tam mały sentymencik jest i zawsze będzie.